wcześniej kobiety nie miały w ogóle praw i dopiero po I wojnie światowej generał Józef Piłsudski udostępnił możliwość dla całego kraju równości praw wyborczych i wolności po prostu kobiet. Teraz jest o wiele lepiej i powinno tak być, dlatego że wiele lat temu kobiety po prostu były nieszanowane, były po prostu uważane za po prostu nieludzi. I po prostu uważam, że teraz się to polepszyło i tak powinno być. Spotkanie z okazji obchodów Dnia Wolności i Praw Obywatelskich rozpoczęło się od tańczenia poloneza. Rozstrzygnięto także konkurs Jestem Polakiem, którego tematyką były prawa kobiet. Młodzież ze szkół z całego regionu przygotowała plakaty, formy literackie, a także prezentacje multimedialne o historii praw kobiet w Polsce i swoich odczuciach. Uroczystość uświetnił pokaz musztry przygotowany przez uczniów Szkoły Edukacja Lubasz.